Przypomnijmy, kilka tygodni temu silne opady deszczu wypłukały alejki znajdujące się w parku imienia Jana III Sobieskiego. Granulat, z którego została wykonana nawierzchnia części ścieżek spacerowych, spłynęła na ulicę Lotników. Co prawda, jak tylko opady ustały, granulat został usunięty z chodnika i trafił z powrotem na swoje miejsce. Jednak to nawet na chwilę nie rozwiązało problemu. Po każdym większym deszczu ta droga po tych schodach zjeżdża tam na ulicę Lotników. Po prostu źle zrobione. Moim zdaniem to jest zaprojektowane. Ja to odbieram w ten sposób, że jak kogoś nie stać na konia, to po co mu wóz? To można było zrobić inaczej, z innych materiałów. To jest najczęściej uczęszczana aleja tutaj w tym parku. To jest przejście do Placu Grunwaldzkiego i tam w kierunku starostwa. Zrobiło się kawałek w kostce, resztę się zrobiło tak, jak się zrobiło. Zresztą w ubiegłym roku mówiłem na ten temat. Nie jest to materiał, który się na tego typu nawierzchnie stosuje. Dziś znów opady deszczu zawitały do Wałbrzycha i znów parkowe alejki wymyło na ulicę. Mieszkańcy nie ukrywają swojego niezadowolenia z wykonania parkowych alejek. Trzeba byłoby sobie zadać jedno pytanie. Czy Wałbrzych stać na byle jakość i tolerowanie fuszery? Bo moim zdaniem nie, ale widocznie inni ludzie uważają inaczej. Bo przecież ktoś ten projekt zaakceptował, tak? Ktoś wybrał wykonawcę, ktoś zaaprobował materiały, które tu zostały wbudowane, no i ktoś tą robotę odebrał. A moim zdaniem jest to jedno wielkie nieporozumienie, bo Tak się nie buduje. Tyle, co ja mogę na ten temat powiedzieć. To jest moim zdaniem skandal. Według mieszkańców spacerujących na co dzień po parku są to pieniądze wyrzucone w błoto. Postanowiliśmy zapytać więc Marzenę Karolewską z Biura Inwestycji Urzędu Miasta w Wałbrzychu, kto zapłaci za ciągłe poprawki. Są objęte gwarancją. Był już ubezpieczyciel, będą oszacowane szkody wykonawca w tej chwili. Przygotowuje kosztorysy, na bazie których my będziemy wykonywać i ubezpieczenie ściągać, bo jest należyte zabezpieczenie wykonania umowy, przy czym to nie jest jakby siła wyższa i tego rodzaju ulewy, no to są sprawy, na które się wszyscy ubezpieczamy, również gmina. Także te sprawy są w tej chwili w toku załatwiania. W tych miejscach, gdzie widać ewidentnie, że powiedzmy sobie woda spływa i to nie można było przewidzieć bez mniejszych deszczy, bo to wiadomo, park był długi czas w ogóle nie przygotowywany, w żaden sposób nie był użytkowany prawidłowo. Będziemy robili robki ściekowe, no, będziemy się starali polepszyć na tyle stan, że no, ale przed gwałtowną ulewą i takimi burzami, no niestety nie jesteśmy w stanie się, że tak powiem, uszczec w 100%, bo park jest położony na takiej górce, no jakiej jest położony, to nie jest otwarta przestrzeń, że można sobie ewidentnie poradzić. Tutaj nie możemy ani studzienego, ani odwodnienia, po prostu nic, no. Będzie to w ramach jakby eksploatacji parku, tak jak sprzątanie i wycinka samosiewów, tak jak i uzupełnianie. Na ten moment widać, że ta kostka, która jest położona jako rowki ściekowe, ona się trzyma. To, co jest wypłukiwane, będzie uzupełnione. No i to, co się da poprawić, to będziemy poprawiać. Wiele do życzenia również pozostawiają drenaże odprowadzające wody, a także plac zabaw, który obecnie nie przypomina tego z czasu uroczystego otwarcia parku. Choć czasem można spotkać tam bawiące się dzieci, opiekunowie rozkładają ręce i nie chcą komentować tego, jak wygląda obecnie park, którego rewitalizacja kosztowała blisko 2 miliony złotych.